Dzień dobry, cześć. Jestem Manuel Arboleda i grałem w Lechu 6 lat. Zaczynałem z AWMB Lubin, z Franka Franz Smuda. Wygraliśmy tutaj, chyba, no 1-0, chyba wygraliśmy. Albo remis, nie dokładnie pamiętam, ale mój pierwszy mecz był z Lecha Poznań. Widziałem, że Lech jest wielki klub, ma najlepsza kibica w Polsce. Piękne boisko, kiedy miał, a teraz też, nie? Teraz wiadomo, że jest piękne stadio, ale kiedy też było taki fajne. No i dlatego wiesz, było łatwo mój decyzja. Pamiętam, pierwsze mecze graliśmy tutaj u ciebie z reprezentacja kubańczyka. Graliśmy, wygraliśmy chyba 5-6-0. A potem, ale pamiętam mój pierwsza bramka, była z Jagiellonia. Ale pierwszy mecz, nie dokładnie. Myślę, że miał też szczęścia. Chyba Marcin Kiku chyba dośrodkował. I było takie trochę cipane, to wiesz, głowa, no klaska, no, ale najważniejsze, że udało się. Ja wiem, że jestem obrońca, ale ja myślę, że zespół nie jest tylko jeden albo dwa. Są ci musimy obronić, ci musimy atakować, nie? I czasami próbowałem atak i dzięki Bogu udało się strzelanie dużo bramy. Dużo było. Dużo fajnych meczów, ale pamiętam dużo meczów tutaj naprawdę, że graliśmy bardzo dobrze, nie tylko ja, całą ekipę, ale pamiętam dużo tego, które graliśmy z Austria Wiedna, bo było dużo emocji od początku do końca meczu, ale każdy mecz było super. To było naprawdę, to było niesamowite. To ja jeszcze myślę, nie wiedzę, co metody robiliśmy, nie? Bo to było meczu, że do końca ja się zaczynało, to było emocja od początku, kibica, dopingu, wszystko było. Ale pamiętam ten ostatni gol, nie? Rafa Muraski. Ja byłem bardzo zmęczony, bo dużo meczu było i w tej meczu było 120 minut, no już nogi nie mi pobalało biega, ale walczyłem i dzięki Bogu na końcu udało się. Pamiętam tego meczu, też wygraliśmy 2-0 z AWMB Lubin, mój ostatni klub, trzeci ostatni. No to było, wiesz, ja pamiętam po meczu w Uchodziu. Ten meczu było dużo afera, było dużo problemów, bo ludzie, wiesz, kibica Lechu miał, kibica Ruchu miał pretensje do mnie, ale wiesz, to jest piłka, nie musisz robić fair, albo wiesz, ja nic złe nie robiłem, nic źle. Okej, ale potem było meczu z AWMB, graliśmy piękny mecz. Po początku było taki dużo nerwów, dużo, wiesz, bo widzieliśmy, że trzeba lepiej grać, nie? Ale na końcu, dzięki Bogu, udało się, 2-0. Chyba pierwsza gola chyba było samobójcza, nie? No, piłka mi trafiła. I wiesz, trafiło do obrońca i samobójca, ale druga bramka była piękna. Robert Lewandowski strzelał.
a potem jest najważniejsze, zero z tyłu i wygraliśmy. Ja miałem dzięki Bogu dużo sukcesu, bo grałem w Kolumbii, byłem misia, grałem w Peru, też byłem misia, Recopa Suramericana, nazywa się Liga Nissan Suramericana, grałem w Sałębie, byłem dzięki Bogu misia, Les Podnas też, wiesz, ale to, co było tutaj lejos, to naprawdę to jest niesamowite, bo kibice są wspaniałe. Sałęsia, ja nigdy nie widziałem taka kibica, sałęsia z dopingu i dalej, naprawdę to szacunku. Liga Europy chyba nie przegraliśmy u ciebie, tutaj w domu nie przegraliśmy. Cały czas było wygrane albo remis, nie? Remisowaliśmy, ale przegraliśmy nigdy. I wiesz, Juventus, Manchester City, no to był wielki mecz. Chciałem brama, pierna branka. Pierna branka chciałem. Ok, nie było tam pierna, ale udało się, wygraliśmy. Ale pierna, nie? Byli trudne mecze, nie? Bo pamiętam mecze z Juventusy, oni nie chcieli grać, nie chcieli grać, ale bo Juventus nie chciał grać, bo było dużo śniegu, dużo zima, no, ale wiesz, kibica nas dopingował i to lana wystarczyło, wychodzimy na boisko, nie myślimy o zima, ani nic, tylko graliśmy i dzięki Bogu udało się, ale boisko wtedy było fatalne, bo dużo śniegu, to, ale fajnie, że udało się. Moja marzenia cały czas było, albo moje myślenie, nie? Było, ja się mówi, w Kolumbii się mówi, zostaje bien ofarte. Rozumiem, musisz się dobrze zachować, bo nie wiesz, kiedy wracasz, bo tam gdzie się zaczynałeś, wiesz. I ja to cały czas myślałem, bo ja widziałem, że moje kiedy, nie widziałem kiedy, ale myślałem, że będę tu wracał, wiesz. I dzięki Bogu wróciłem, wiesz. Ale dużo myślałem z kolegami, Konna, mamy konta, Lopeza też myślałem, ale Pani Genio jest mój król, Mr. Genio jest mój król, no. Ale parę koledzy mamy konta, no. Ivana, Bande, no. Pamiętam Kotor, wszyscy koledzy pamiętam, Bosaski, Kotorowski, Piotr Reis, Muracza. Szkoda, że nie mamy konta, nie? Ale z Buricza, z Iwana, z Ubiparipa, Imia, Linete, było młode wtedy, nie? Karol, Konna, mamy konta, cały czas jest, mamy konta. Luisa, oczywiście, nie? No, mamy też konta. Nie wiem, czy było, nie wiem, czy La Kibisa albo La Luigi było najlepsza drużyna w historii klubu, ale la nie było. La nie było, bo naprawdę graliśmy wspaniałe, super graliśmy, no, pienne, no, naprawdę, ale la mnie było, ten les, o której graliśmy, ja grałem, było la mnie, nie? Było najlepsza
nie wiem, czy na historię klubu, ale myślę, że jest trochę bliżej. Jest no, niedaleko. Miałem dużo trenerów, ale to, co Muda robił dla mnie, to było niesamowite. Nie? On mi pomagał, były osoby, o które ja Sasie liczyłem. No, Sasie miał problemy, dzwonił do niego, on od razu mi pomagał. Cały czas było na moje plecy. No, to dla mnie jest szacunku. Ale to ten był moment, w którym byłem trochę denerwowany, miał pretensje do mnie, ale fajne. Ale Muda, naprawdę to jest mój tato, to mój polski tato. Nigdy nie będzie zapomnieć tego kraju, nigdy. Cały czas, mój syn, cały czas, tato, Polska, wracamy, moja córka, bo myślę, że Kolumbia jest na wakacje. Ja cały czas pogadamy i mówię do niego, że nie, że nasza kraj jest Kolumbia, nie Polska, ale on to nie rozumie, on już ma 8 lat, córka 13 lat, ale on wie, cały czas, Polska. I ja naprawdę szanuję ten kraj i kocham ten kraj, bo ja dałem, ale też Polska mi dała. Nie? Na pewno mój serce dałem, no i pokazywałem z każdym meczu, że grałem serce, duchem, wiesz. I też, ja myślę, że kibica też mi dał, wiesz, wróciłem w Polsce i ludzie, Manu, zdjęcia, Manu, wracaj, Manu, wracaj do gry, Manu i dalej. To znaczy, że kibica mi szanował, wiesz, i to dla mnie jest wystarczające.